Od ponad 20 lat Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera rozwój lokalnych społeczności oraz aktywizację mieszkańców wsi i małych miejscowości. Szczególną wagę przywiązuje do budowy i umacniania kapitału społecznego. To właśnie dzięki wzajemnemu zaufaniu ludzie potrafią ze sobą współpracować i troszczyć się o dobro wspólne. Rozpoczęty w 2000 roku program Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. To jedyny pozarządowy ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym przez sieć 78 ośrodków Działaj Lokalnie. Dla nas przystąpienie do Działaj Lokalnie to był taki kamień milowy w rozwoju organizacji. Staliśmy się organizacją, która może coś więcej. Przyznaje granty, współpracuje z samorządem na zasadach partnerskich. Działaj Lokalnie jest kluczowy, bo to jest program, który daje narzędzie do wdrażania oddolnego tych poszczególnych idei. W projektach z Działaj Lokalnie ludzie przede wszystkim poczuli taką sprawczość. Wiedzą, że mogą coś zdziałać według własnych pomysłów. Projekty te integrują. Często łamią te podziały, jakie są w naszych małych społecznościach poprzez wspólne działania. Ale przede wszystkim ważne jest to, że my jesteśmy tutaj, ośrodek Działaj Lokalnie jest tutaj na miejscu, jest blisko ludzi, którzy piszą, jest blisko ludzi, którzy realizują. Program Działaj Lokalnie rozwija wolontariat, a wolontariusze są jakby głównym elementem programu Działaj Lokalnie. Tylko w minionym roku zrealizowano ponad 1000 inicjatyw. Służyły one między innymi przeciwdziałaniu skutkom pandemii oraz edukacji ekologicznej i ochronie środowiska. Od początku programu zrealizowano łącznie ponad 13 tysięcy projektów w całej Polsce. Ta idea nam przewodzi w naszych działaniach i teraz mogliśmy połączyć Działaj Lokalnie, Działaj Ekologicznie. Każdy, kto przyjeżdża w Bieszczady i każdy, kto widzi, jak żyjemy i wśród jakiej przyrody żyjemy, nie powinien mieć ani cienia wątpliwości, że wszystko, co związane jest z ekologią, z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego, z zachowaniem tej przyrody, która nas otacza, będzie dla nas ważne i będzie ważne również dla naszych grantobiorców. Mamy największy na Mazurach ogród, ponad 3000 gatunków roślin różnych, ze szczególnym uwzględnieniem roślin dla pożytecznych owadów. Także jakby my specjalizujemy się w narracji o tym, jak ważną rolę w ekosystemie odgrywają pożyteczne owady. Ogród jest zapleczem takim edukacyjnym. W ogrodzie odbywają się gry terenowe, aż do zajęć praktycznych, do warsztatów przyrodniczych, na których dzieci wykonują chociażby sadzonki roślin, oczywiście zawsze biodajnych. Warsztaty muzyczne prowadziliśmy najpierw w początkowym takim zaostrzeniu pandemicznym online. Poradziliśmy sobie z tym doskonale, ponieważ płyta powstała, jest, cieszy nas, że możemy promować nasze miasto. Zaangażowało się mnóstwo ludzi, nie tylko muzyków. Jest to nasz produkt tutaj lokalny, który skupił tak jakby pokolenia i nas, mieszkańców Hornety. W pandemii zaczęliśmy po pierwsze od pierwszego dnia szyć maseczki i rozwozić po szpitalach. Szpitale, ośrodki mocy społecznej, straże, więc prowadziliśmy takie miejsca do edukacji zdrowego żywienia, tak? Jak się trzeba żywić, żeby wzmocnić swój organizm, prawda? Na czym to polega. W niektórych społecznościach, jak w Soczewce, skupiają się działania w ramach różnych przedsięwzięć Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2009 roku najbardziej zaangażowane społeczności mają możliwość udziału w programie Lokalne Partnerstwa PAF. Uczestnicy różnych przedsięwzięć fundacji rozwijają współpracę, tworząc wielosektorowe koalicje organizacji pozarządowych, władz samorządowych, lokalnych firm i mediów. Realizują oni partnerskie projekty na rzecz dobra wspólnego. Swoje działania opierają na metodzie animacji społeczności lokalnych wypracowanej w programie. Dotychczas zawiązało się 61 koalicji, których działania objęły 110 gmin. Łącznie we wszystkich projektach udział wzięło blisko 1000 partnerów. Lokalne partnerstwa dla mnie są początkiem. Właściwie to była taka pierwsza okazja do robienia rzeczy razem. My się znaliśmy oczywiście, ale tak naprawdę nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości współpracy ze sobą. Wydaje mi się, że to nie jest projekt, że to jest, tak jak powiedziałam, historia, która się toczy. Taka nowa troszeczkę era i nowa jakość w naszej społeczności lokalnej. Jest to dialog różnych organizacji, podmiotów, ludzi, wszystkich.
wszystkiego, co jest w społeczności, to znaczy wszelkich zasobów, które dana społeczność ma, i osobowych, i właśnie organizacyjnych. Dialog, który służy dobru wspólnemu. Partnerstwo lokalne przyczyniło się przede wszystkim do wzrostu kapitału społecznego. Nauczyliśmy się wspólnie realizować wydarzenia, słuchać siebie nawzajem. Zobaczyliśmy też, jaki potencjał drzemie w nas wszystkich. Każdy z partnerów dał z siebie to, co mógł dać i to, co chciał dać, więc podzieliliśmy się naszymi kompetencjami, naszymi umiejętnościami, naszymi zasobami. I właśnie dzięki temu, że byliśmy różni, dzięki temu, że każdy dawał jakąś cząstkę swojej organizacji czy cząstkę siebie, udało nam się stworzyć taki kompletny projekt i wyjść z kompletną jakby wizją do społeczności lokalnej. Celem pomysłownie jest przede wszystkim wspólne działanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, czyli tworzenie się pomysłów na działania. Współpracowaliśmy z wieloma organizacjami pozarządowymi, z młodzieżą, z dorosłymi i z seniorami. W przestrzeni publicznej udało nam się opracować grę terenową, tajemnice Ornety. Powstała taka lokalna telewizja, Pobudka Orneta. Jest to telewizja społeczna, która informuje mieszkańców o tym, co się dzieje, o tym, jakie są działania organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. W programy fundacji zaangażowały się tysiące lokalnych społeczników z całego kraju. Od 2008 roku tygodnik Newsweek Polska przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności nagradza prestiżowym tytułem Społecznika Roku aktywne osoby, które biorą sprawy we własne ręce. Było to dla mnie osobiście i dla nas wielkim zaskoczeniem. Słyszeliśmy o tym, że to jest nagroda dla osób, które angażują się w działania społeczne na rzecz społeczności lokalnej. No i później ta nagroda takie... było ogromne wyróżnienie, ogromne. Więc to było dużo wsparcia i myślę, że ta taka sympatia, która się pojawiła, pozwoliła nam też pozyskać nowych sprzymierzeńców. To są nowych przyjaciół. To był też taki rozmach dla garcarskiej wioski. Od początku chcieliśmy mieć przy sobie młodych ludzi. Naszą troską, przyszłością są dzieci i młodzież. I to dla nich budujemy to wszystko. Tą strategię, tą edukację. Wioska jest miejscem spotkań dla dzieci i młodzieży. Pierwszy zalążek garcarskiej wioski to był robiony w programie Działaj Lokalnie. Dla wielu lokalnych społeczności współpraca i dbanie o dobro wspólne stały się codziennością. Wypracowany przez lata kapitał społeczny pozwolił organizacjom i społecznościom lokalnym szybko i skutecznie zorganizować wsparcie dla uchodźców już od pierwszego dnia wojny w Ukrainie. Samo to, że jesteśmy organizacją sieciującą mniejsze organizacje, bardzo nam pomogło. Od pierwszego dnia my zaangażowaliśmy wszystkie zasoby, w tym grantobiorców z Działaj Lokalnie, innych naszych programów, naszych stypendystów. Zdecydowana większość grantobiorców z Działaj Lokalnie prowadziła mniejsze lub większe zbiórki u siebie w miejscowościach i wszystkie te dary trafiały koniec końców do nas i przez nas na Ukrainę. Od razu włączyliśmy się jako koordynatorzy wolontariuszy na rzecz uchodźców, więc jest to w tej chwili już systemowe. Koordynujemy wolontariuszy do punktu recepcyjnego, ale również wysyłamy swoich wolontariuszy do magazynu rzeczy zbieranych właśnie na rzecz uchodźców oraz nasi wolontariusze też obsługują granice, przejście w Krościenku. My mamy przyjaciół na Ukrainie. Tu warto też podkreślić, że niektórych z tych przyjaciół mamy dzięki inicjatywom powołanym do życia przez Akademię Rozwoju Filantropii i przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Tak było z jednym z naszych programów, w ramach którego poznaliśmy ludzi z Wasylkowa, spod Kijowa i wspólnie zrealizowaliśmy projekt, którego celem było nauczenie mechanizmu regrantingu i wprowadzenie tego mechanizmu tam w Wasylkowie. Jak już się dowiedzieliśmy, że zaczęła się wojna, no to my mieliśmy już z nimi kontakt na bieżąco. Dla nas dotychczasowe nasze programy, nasze działania, wszystko stanęło.
bo wszystko, co robiliśmy, okazywało się mniej istotne i rzuciliśmy wszystkie nasze zasoby właśnie we wsparcie na rzecz Ukrainy. Robimy tyle, ile można, czy więcej niż można, angażując i czas, i własne pieniądze, i zasoby. Ale myślę, że to jest taki właśnie przykład, który włączył dużo więcej osób do właśnie takiego społecznego zaangażowania, tak? Powiedziałbym, smutna okazja, żeby być dobrym. Wyzwalanie społecznej energii, tworzenie koalicji czy budowanie kapitału społecznego na stałe wpisały się w aktywność lokalnych społeczności dzięki programom Działaj Lokalnie i Lokalne Partnerstwa PAF oraz kampaniom takim jak Społecznik Roku. Wspólne działania i ich efekty to źródło ogromnej satysfakcji i inspiracja do podejmowania kolejnych wyzwań.